Zapraszam tutaj, żebyśmy się rozstawili w miarę symetrycznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej środowisk narodowych, również Zespołu Narodowo-Demokratycznego w Sejmie Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, dzisiaj zebraliśmy się, żeby powiedzieć parę słów na temat cenzury, jaka dotyka organizacje narodowe na największej obecnej w Polsce platformie społecznościowej, czyli na Facebooku, i co w związku z tym planujemy, zamierzamy robić. Witam bardzo serdecznie razem ze mną posła Prawicy Rzeczpospolitej, posła Jana Klawitera. Witam wiceprezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, kolegę Witolda Tumanowicza. Witam kolegę Mateusza Murzocha, reprezentującego Młodzież Wszechpolską, oraz kolegów reprezentujących Obóz Narodowo-Radykalny, kolega Tomasz Kalinowski i Damian Kita. Dzisiaj zaprezentujemy, odeślemy Państwa również do treści oświadczenia w tej sprawie, ale najpierw przedstawimy, o co chodzi z cenzurą na Facebooku. Bardzo proszę, kolega Witold Tomanowicz. Dzień dobry, witam Państwa. Przede wszystkim spotkaliśmy się tutaj ze względu na cenzurę, jaka ostatnio panuje na platformie Facebook, platformie najbardziej popularnej w Polsce jako serwis społecznościowy. Chcemy wprowadzić chwilę w temat, ponieważ rok temu Obóz Narodowo-Radykalny się borykał z problemem kasowania profili właśnie ONR, natomiast teraz i Facebook idzie dalej. Skasował ostatnio profil Marszu Niepodległości, profil legalnie działającego stowarzyszenia, który organizuje największą manifestację patriotyczną w Polsce na 11 listopada. Tam było ponad ćwierć miliona użytkowników, ćwierć miliona subskrybentów tego profilu. Natomiast Facebook poszedł także dalej. Skasował profil legalnie działającej partii politycznej, parlamentarnej zresztą, tutaj w osobie kolegi Roberta Winnickiego. I także tam było kilkaset tysięcy osób, które lubiło ten profil. Dlatego też dzisiaj chcemy się zwrócić z apelem do Facebooka, aby przyjął zaproszenie od grupy posłów Zespołu Narodowo-Demokratycznego do Sejmu, by wytłumaczył się także innym organizacjom pozarządowym, które także zapraszamy, te wszystkie, które będą chciały na takim spotkaniu brać udział, by Facebook wytłumaczył się, na czym polegają te zasady społeczności, na czym polegają, czy jest ciągle możliwość prezentowania poglądów na Facebooku, czy jest ciągle wolność słowa na tej platformie. Przekażę teraz głos kolegom z ONR. Dzień dobry Państwu. Sprawa wygląda tak. To nie od dzisiaj cenzura ma miejsce cenzura na Facebooku. My jako legalnie działające stowarzyszenie, co już kolega Witold Tumanowicz także podkreślił, borykaliśmy się z tym problemem i borykamy się nadal. Administracja Facebooka blokuje, usuwa, cenzuruje wszystkie treści narodowe, konserwatywne, katolickie, które propaguje Obóz Narodowo-Radykalny. Drodzy Państwo, warto też zwrócić uwagę, co administracja Facebooka, czyli tego monopolisty, co warto podkreślić w tej sferze mediów społecznościowych, obrało sobie za cel, czyli symbol, między innymi symbol falangi, czyli naszego stowarzyszenia, legalny symbol naszej organizacji, który przecież jest także symbolem ruchu, szeroko pojętego ruchu narodowego, ruchu narodowo-katolickiego, mającego swój początek przed II wojną światową. I pod tym symbolem między innymi przecież każdego roku, 11 listopada, spotykają się patrioci i maszerują w Marszu Niepodległości. Więc to jest to też uderzenie w nie tylko w użytkowników, ale we wszystkich tych, którzy gromadzą się 11 listopada. Drodzy Państwo, ale Facebook też idzie dalej. To znaczy ostatnio widzimy, że cenzuruje treści o tematyce Powstania Warszawskiego, na przykład treści historyczne. Sam symbol Powstania Warszawskiego, znany symbol, powszechnie akceptowalny przez Polaków, bo jak rozumiemy, na przykład nasze symbole czy treści, które my propagujemy, treści narodowe, nie muszą być powszechnie lubiane, akceptowalne, ale takim symbolem jest symbol Powstania Warszawskiego. I dzisiaj ten symbol jest według administracji Facebooka symbolem nawołującym do nienawiści. Drodzy Państwo, no i zastanawiamy się, co będzie dalej. Jeżeli dziś symbol Polski Walczącej jest symbolem nawołującym do nienawiści na tle rasowym i etnicznym,
to może jutro tym symbolem będzie flaga Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego dzisiaj się tu spotkaliśmy i dlatego podejmujemy konkretne kroki. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolega Damian Kwita. Szanowni Państwo, do wypowiedzi mojego kolegi chciałbym dopowiedzieć dosłownie parę zdań. Aż prawie 70% użytkowników Facebooka traktuje ten portal jako jedyne źródło informacji, więc śmiało możemy stwierdzić, że ten portal jest portalem informacyjnym, który w dodatku zmonopolizował swój rynek i który w dodatku prowadzi swoją własną politykę, a w zasadzie dyktat światopoglądowy. I skutków takiej sytuacji nie musimy się domyślać, bo wszyscy doskonale pamiętamy wydarzenia trwające podczas tych pierwszych fal tak zwanych uchodźców, kiedy zachodnie miasta dosłownie płonęły. Wszyscy pamiętamy wydarzenia z Kolonii zeszłego Sylwestra. Wszyscy pamiętamy niedawno minione zamachy terrorystyczne. Tradycyjne media niestety milczały, te na zachodzie Europy być może miały jakąś zmowę milczenia i jedynym źródłem informacji na ten temat były właśnie udostępnienia użytkowników Facebooka, i które są obecnie sukcesywnie blokowane, usuwane z tego portalu. Więc ten problem dotyczy nas wszystkich. My jako środowiska narodowe niejako z wolą naszych zwolenników istniejemy, jesteśmy na tym portalu, bo spotykamy się z tak zwanymi lajkami i to nie jest też, to nie wygląda w ten sposób, że to my pragniemy znajdować się w tym serwisie. I ten problem dotyczy nas wszystkich, ponieważ Facebook ma określoną politykę światopoglądową i w pewnym momencie ta poprawność polityczna może i zamach na wolność słowa może dotknąć każdego. Dziękuję bardzo. O głos poproszę kolegę Mateusza Marzocha, reprezentującego Młodzież Wszechpolską. Szanowni Państwo, profile organizacji narodowych to nie tylko my jako przedstawiciele tych organizacji, ale to też użytkownicy, którzy te profile obserwowali, którzy te profile lubili i śledzili to, co na nich publikowaliśmy. I nie tyle Facebook powinien i administracja Facebooka powinna się tłumaczyć przed nami, dlaczego usuwa nasze strony, dlaczego cenzuruje nasz światopogląd, dlaczego wolność słowa jest dla nich wybiórcza i to oni mają prawo określać, co podlega pod wolność słowa, a co już jest niezgodne i czego mówić nie wolno. Ale powinni się wytłumaczyć tym ludziom, którzy nam zaufali, tym ludziom, którzy polubili fanpage czy to Marszu Niepodległości, czy to Ruchu Narodowego, czy Obozu Narodowo-Radykalnego, które to fanpage zostały usunięte, czy też fanpage Młodzieży Wszechpolskiej, który jeszcze o dziwo trzyma się, natomiast już też niejednokrotnie były próby jego usunięcia. I to przed tymi użytkownikami, którzy nas obserwowali, Facebook powinien się z całej sprawy wytłumaczyć. Od początku, tak jak tu kolega Damian Kwita wspomniał, kryzysu imigracyjnego na naszych portalach informowaliśmy o tym, co dzieje się na Zachodzie i można zauważyć i też wielu użytkowników to dostrzega, że Facebook cenzuruje te portale, które nie zgadzają się z liberalnym podejściem do świata, które nie zgadzają się akurat w tym wypadku z przyjmowaniem imigrantów i tak naprawdę większość postów dotyczyła informacji na temat tego, co dzieje się na Zachodzie, nie naszych przekonań, nie naszego światopoglądu, tylko relacjonowania tego, co się dzieje za naszymi zachodnimi granicami. Szanowni Państwo, chcielibyśmy móc wyrażać swoje poglądy tak, jak to lewicowe media rozumieją. Chcemy wolności słowa, nie chcemy, by nas cenzurowano tak, jak sobie tylko tego inne opcje zażyczą. O zabranie głosu poproszę pana Marcina Iwanowskiego, adwokata zespołu prawnego Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Szanowni Państwo, w związku z tymi wydarzeniami, które miały ostatnio miejsce, więc zamknięciem
szeregu stron, powiedzmy, patriotycznych, narodowych na stronie Facebook. My jako zespół prawny dokonaliśmy wstępnej analizy możliwości podjęcia kroków prawnych przeciwko Facebookowi i kroków prawnych w ogólności, aby do tego typu sytuacji nie dochodziło. Natomiast analiza zarówno przepisów w tym zakresie, jak i samego regulaminu Facebooka każe nam postawić taką niewygodną dla nas tezę, że szykuje się nam walka Dawida z Goliatem. Oczywiście Dawida po stronie organizacji patriotycznych narodowych i Goliata, czyli Facebooka. Marsz Niepodległości czy inne organizacje, które zostały zablokowane, one wchodząc na Facebooka, rejestrując się na tym portalu, niejako przyjęły te zasady, którymi kieruje się Facebook. Jedną z tych zasad jest, że wszelkie spory mogące wyniknąć z używania Facebooka rozstrzyga sąd amerykański, dokładnie w stanie Kalifornia. Jest to przeszkoda z pozoru nie do przeskoczenia dla organizacji, które nie mają funduszy na poszukiwanie prawników. Natomiast uważam, że jest punkt zaczepienia. My tego punktu zaczepienia szukamy. Wydaje mi się, że nawet go znaleźliśmy. W szczegółach nie będę o tym mówił. Natomiast rozważamy i widzimy uzasadnienie dla wytoczenia przeciwko Facebookowi powództwa zarówno przed sądem polskim, jak i przed sądem irlandzkim. Jeśli chodzi o Irlandię, prowadzimy zaawansowane rozmowy z jedną z kancelarii prawnych i niewykluczone, że również na tym poziomie podejmiemy współpracę, gdyż nie do końca to jest jasne, czy Facebook w Europie występuje jako firma amerykańska, czy jako powiedzmy zakład, oddział europejski, który jest w Dublinie. Szanowni Państwo, co do naruszenia prawa przez Facebooka, ja nie mam żadnych wątpliwości. Facebook ma regulamin, wszyscy akceptują ten regulamin, natomiast ten regulamin musi być jasno określony. W tym regulaminie muszą być jasno określone zasady. Te zasady są niejasne i Facebook w takiej sytuacji powinien zawsze wyjaśnić, uzasadnić, dlaczego stosuje sankcje wobec osób rzekomo naruszających te zasady. W przypadku Marszu Niepodległości, jak i innych zdarzeń nie miało to miejsca. Jest bardzo krótka informacja, że dana strona naruszyła zasady Facebooka czy standardy Facebooka, natomiast odbiorca takiej informacji nie ma pojęcia tak naprawdę, czym zawinił. Zwracam uwagę, że postępowanie Facebooka jest również postępowaniem dyskryminacyjnym, bo o ile stosuje środki bardzo radykalne wobec organizacji patriotycznych, narodowych, katolickich, to tych samych standardów nie stosuje wobec organizacji lewicowych czy jaśnie drwiących z najwyższej wartości, chociażby religijnych. Więc również w tym zakresie będziemy chcieli podjąć kroki prawne. Wystąpimy z pismem do Rzecznika Praw Obywatelskich, który stoi na straży, powinien stać na straży równego traktowania, niedyskryminacji, a w naszej ocenie ta dyskryminacja ewidentnie tutaj zachodzi. I to są te pierwsze kroki, które będziemy chcieli podjąć jako my, prawnicy, natomiast również będziemy rozmawiali z posłami, którzy mają inicjatywę ustawodawczą, aby podjęli rozmowy i pewien namysł nad tym, jak uregulować sytuację funkcjonowania portali typu Facebook na polskim rynku, gdyż jest to monopolista, jest to podmiot zagraniczny, ingerujący w działalność społeczną i polityczną w naszym kraju, więc w tym kierunku również chcielibyśmy, aby te działania zostały podjęte. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze krótko poseł Jan Klawiter. Dzień dobry Państwu. Uważam, że sytuacja jest bardzo trudna i niezręczna. W moim odczuciu administracja portalu poszła za daleko, działając
wybiórczo w kierunku właśnie tego typu treści patriotycznych, narodowych i katolickich. Apeluję do administracji portalu, żeby zmienili swoją politykę, bo pomimo, że jest to prywatne przedsiębiorstwo, to jednak pełnią funkcję społeczną. W przeciwnym wypadku, jeżeli sytuacja będzie taka się często powtarzała, trzeba będzie się zastanowić w ogóle nad jeszcze i dalszymi sposobami działania, które daleko rzecz biorąc będą nawet polegały na tym, że trzeba będzie utworzyć inny portal, który będzie umożliwiał tego typu działanie wolne i nieskrępowane, dlatego że te przypadki, powiedzmy sobie, tego typu ingerencji są zdecydowanie złe. Apeluję jeszcze raz do administracji portalu, żeby zmieniła swoją politykę działania. Dziękuję. Szanowni Państwo, podsumowując, mamy do czynienia z monopolistą na rynku komunikacyjnym i stąd wynika to oburzenie, które dotyczy. Ono dotyczy nie tylko organizacji narodowych, ale przede wszystkim setek tysięcy subskrybentów, którzy nasze profile polubili, śledzili, dla których były źródłem informacji. Mamy do czynienia również z firmą, która, można powiedzieć, oszukuje swoich kontrahentów biznesowych, ponieważ akurat nie w przypadku naszych profili, jak sądzę, ale w przypadku wielu profili dochodzi do tego, że są kasowane profile, gdzie zasięg jest pomnażany poprzez płacanie pieniędzy Facebookowi. I to jest już oszukiwanie na poziomie gospodarczym, szanowni państwo. Dlatego w związku z tym, że jest przedstawicielstwo, jest siedziba Facebooka w Polsce, w Warszawie, na Europę Środkowo-Wschodnią, zapraszamy tych przedstawicieli Facebooka, którzy są w Polsce, aby spotkali się z nami, spotkali się z posłami Polskiego Sejmu, z organizacjami pozarządowymi, żeby tutaj w tym miejscu wyjaśnić, jak największa polska platforma społecznościowa działa, w jaki sposób podejmuje decyzje i w jaki sposób, jakie standardy stosuje wobec swoich użytkowników. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję wszystkim serdecznie.